serce okryste, przygotuję ci serce niewinne, takie jasne, radosne i czyste. Przygotuję ci serce okryste, przygotuję ci serce ofiarne, lecz odrzucę co kusi i wabi. Przygotuję nadzieją i wiarą, przygotuję ci serce ofiarą. Przyozdobię ci serce miłością, taką wielką, co wszystko zwycięża, abyś wstąpił do niego z radością. Przyozdobię ci serce miłością, przyozdobię ci serce dziecinne, takie małe, tak biedne i słabe, a ty wlejesz mi siły swe dziwne, kiedy wstąpisz w me serce niewinne. Przygotuję ci serce okryste, przygotuję ci serce niewinne, takie jasne, radosne i czyste. Przygotuję ci serce okryste, przygotuję ci serce ofiarne, lecz odrzucę co kusi i wabi. Przygotuję nadzieją i wiarą, przygotuję ci serce ofiarne. Powiedz, że szukam Jego.
której imię srebrzystym promieniem objęło ziemię. Gdy ci będzie smutno, imię to wypowiedz, a przy tobie ona zjawi się. Matka z radością poda dłoń, gdy powiesz: Mario, w tobie ufność mam. Kiedy jesteś przy mnie, znika ból i w oczach łzy. Pragnę z tobą być, ty dodaj sił. Jest w niej tyle ciepła, a w spojrzeniu jej dobroć i troska. Matczyna gości, otwórz serce swoje, schowaj ją głęboko i jak dziecko powiedz: kocham cię. Matka z radością poda dłoń, gdy powiesz: Mario, w tobie ufność mam. Kiedy jesteś przy mnie, znika ból i w oczach łzy. Pragnę z tobą być, ty dodaj sił. Matka z radością podała. Witam wszystkich obecnych na dzisiejszej uroczystości. Nadszedł długo oczekiwany dzień. Oto dzieci przygotowane wspólnym trudem rodziców, siostry katechetki, przyjmą po raz pierwszy do swego serca Pana Jezusa w Komunii Świętej. I za ten wielki dar pragniemy całe życie być wdzięczni. Dziękujemy też za chrzest, bo wtedy staliśmy się dziećmi Bożymi i już wtedy otrzymaliśmy prawo do Komunii Świętej. Za chwileczkę zostaniecie pokropione wodą święconą. Niech ta woda przypomni wam sakrament chrztu, który stał się dla was bramą do Kościoła i do innych sakramentów. W czasie chrztu wasi rodzice po raz pierwszy nakreślali na waszej głowie znak krzyża i od tej pory mają prawo udzielać wam swego błogosławieństwa na kolejne etapy waszego życia. Przyjdź jak deszcz, ożyw dziś suchą ziemię naszych serc. Przyjdź jak deszcz, nas pragniony świat. Dotknij nas tak jak wiatr, rozpędź smutek, otrzyj łzy. Zabierz tam, gdzie się w radość Błogosław Ojcze, błogosław Matko, dłońmi swymi, gdy dziś Chrystusa mam wziąć wspólnie z innymi.
Na świętą chwilę, w radości czy udręce, niech błogosławią nam rodziców ręce. Bardzo proszę rodziców, żeby wyciągnęli ręce nad łóżkami swoich dzieci. Niech Cię błogosławi i ochrania. Niech Cię błogosławi i ochrania. Bóg Ojciec. Bóg Ojciec. I Syn Boży. I Syn Boży. I Duch Święty. I Duch Święty. Chcemy teraz zaśpiewać, że Jezus jest naszym Zbawicielem, że On kocha każdego z nas, że pragnie zamieszkać w naszym sercu, bo chce być dla nas Bogiem bliskim. Dlatego z radością śpiewajmy, że Chrystus jest moim Zbawicielem. Zbawiciel, on bardzo kocha mnie, ja nie wiem czemu, miłością darzy mnie, on mi nowe życie dzisiaj ofiarować chce. Razem z Panem.
Pan Jezus może zamieszkać tylko w sercu czystym. Dlatego teraz zaśpiewajmy, a jednocześnie niech to będzie modlitwa do Ducha Świętego, by oczyścił nasze serca, by z nich uczynił mieszkanie dla Jezusa. By oczyścił również nasze oczy, byśmy umieli żywego Pana dostrzegać w naszym życiu, w tym wszystkim, co On wokół nas i w nas czyni. Prośmy też, aby Pan oczyścił nasze wargi, byśmy mogli wielbić Go przed innymi ludźmi. Panie moich oczu, abym przejrzał, abym przejrzał. Dotknij, Panie, moich warg, abym przemówił z uwielbieniem. Dotknij, Panie, mego serca i oczyść je. Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie. Dotknij, Panie, moich oczu, abym przejrzał, abym przejrzał. Dotknij, Panie, moich warg, abym przemówił z uwielbieniem. Dotknij, Panie, mego serca i oczyść je. Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie. Panie moich oczu, abym przejrzał, abym przejrzał. Dotknij, Panie, moich warg, abym przemówił z uwielbieniem. Dotknij, Panie, mego serca i oczyść je. Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie. Dotknij, Panie, moich oczu, abym przejrzał, abym przejrzał. Dotknij, Panie, moich warg, abym przemówił z uwielbieniem. Dotknij, Panie, mego serca. Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie. Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie. I rozpoczniemy naszą Eucharystię pieśnią Oto jest dzień, ponieważ to jest dzień szczególny. Pan Jezus pragnie przyjść do nas. Przywitajmy Go z radością i z utęsknieniem, aby Pan zamieszkał w nas. Oto jest dzień, oto jest dzień, który dał nam Pan, który dał nam Pan. Weselmy się, weselmy się i radujmy się w Nim, i radujmy się w Nim. Oto jest dzień, który dał nam Pan, weselmy
weselmy się i radujmy się w Nim. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy się w Nim. I radujmy się w Nim. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy się w Nim. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy się w Nim. I radujmy się w Nim. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy się w Nim. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Czcigodny Ojcze Proboszczu, przed kilkoma laty z troską i miłością chrześcijańskich rodzin przynosiliśmy nasze dzieci do Kościoła, prosząc dla nich o chrzest, o wiarę, o Boże błogosławieństwo. To Boże życie, które otrzymały na Chrzcie Świętym, podtrzymywaliśmy i rozwijaliśmy w nich. Sami jak potrafiliśmy, mówiliśmy o Bogu. Potem posyłaliśmy je na katechezę, aby bardziej poznały Chrystusa i pokochały Go swoim dziecięcym sercem. Dzisiaj, wobec zgromadzonej tu rodziny, wspólnoty Kościoła, kapłanów i siostry, którzy te dzieci przygotowali, prosimy Cię, księże proboszczu, Ojcze naszej rodziny parafialnej, abyś podczas tej uroczystej mszy świętej udzielił naszym dzieciom pierwszej komunii świętej. Naszym wielkim szczęściem jest dzielić się Bogiem z innymi. Uczynimy to z wielką radością również i dzisiaj, ale wpierw chciałbym was, drodzy rodzice, zapytać, czy dzieci są dobrze przygotowane, czy wiedzą, jakie łaski otrzymają, czy wiedzą, że w tym sakramencie otrzymają Chrystusa. W imieniu wszystkich rodziców tych dzieci i siostry wyrażam przekonanie, że dzieci przygotowały się dobrze na spotkanie z Jezusem w sakramencie Eucharystii. W ciągu tego roku systematycznie uczęszczały na katechezę, oczyściły swe serca w sakramencie pokuty. Z głęboką wiarą i powagą przygotowały się na tę uroczystą chwilę spotkania z Bogiem w Komunii Świętej. My swoją modlitwą, wiarą i przykładem będziemy starać się umacniać nasze dzieci w dobrym. Bogu niech będą dzięki. Nadszedł dla nas dzień pierwszej Komunii Świętej. Drogi księże proboszczu, kochani rodzice chrzestni oraz wszyscy tutaj zgromadzeni, oto nasze serca są gotowe, aby Jezus przyszedł do nich i zamieszkał. Prosimy wszystkich tu obecnych o modlitwę za nas, abyśmy z wiarą i miłością przyjęli Pana Jezusa do swego serca i wytrwali z Nim w przyjaźni do końca życia. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Moi drodzy, serdecznie was wszystkich witam. Oczywiście najpierw witam kochane dzieci. To jest wasz dzień, wielkie wydarzenie w waszym życiu. Ale razem z wami witam waszych bliskich, rodziców, rodziców chrzestnych, dziadków i waszych krewnych. Moi drodzy, otoczcie swoją modlitwą te dzieci, aby odtąd Jezus był prawdziwie Zbawicielem. Zbawicielem, który
będzie ich prowadził przez to życie. Przez to życie doczesne do nieba. A ponieważ Jezus nie zostawił nas samych, ale dał nam ten pokarm, którym się karmimy podczas każdej mszy świętej, więc chciejmy Bogu w tej Eucharystii podziękować za to, że Jezus tak przedziwnie z nami pozostał i jest obecny wśród nas. A teraz przeprośmy Boga za wszystkie nasze grzechy, darujmy sobie wzajemnie też urazy, aby Pan zmiłował się nad nami, nasze serca oczyścił i wzmocnił nas swoją łaską. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Wszechmogący, wieczny Boże,
Ty przez chrzest święty dałeś nam nowe życie. Umacniaj w nas działanie wielkanocnego sakramentu, abyśmy przy pomocy Twojej łaski przynosili obfite owoce chrześcijańskiego życia i osiągnęli radość wieczną przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli heleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. 12, zwoławszy wszystkich uczniów, powiedziało: nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali Słowo Boże, a obsługiwali stoły. Upatrzcie zatem, bracia, siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie, my zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa. Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, oraz Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Przedstawili ich apostołom, którzy modląc się nałożyli na nich ręce, a Słowo Boże szerzyło się. Wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę. Oto Słowo Boże. Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Najmilsi, przybliżając się do Pana, który jest żywym kamieniem,
odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo. Dla składania duchowych ofiar miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa. To bowiem zawiera się w Piśmie. Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w Niego, na pewno nie zostanie zawiedziony. Wam zatem, którzy wierzycie, cześć. Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła i kamieniem obrazy i skałą potknięcia się. Ci, nieposłuszni słowu, upadają, do czego zresztą są przeznaczeni. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali chwalebne dzieła Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła. Oto Słowo Boże. Z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: niech się nie trwoży serce wasze, wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce, a gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca, ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe uczyni, bo ja idę do Ojca. Oto Słowo Pańskie. Moje drogie dzieci, na tę waszą uroczystość, na ten wspaniały dzień, zaprosiłem mojego przyjaciela,
Fredka. Może niektórzy z was pamiętają Fredka z zeszłego roku. Chciałbym, żeby też do was powiedział coś mądrego, bo to mądry chłopiec. Witaj, Fredku. No, przez rok to się trochę zmieniłeś, podrosłeś, no ale mam nadzieję, że jesteś dalej takim radosnym chłopcem, który jest ciekaw, ciekaw życia. Cześć! Wiele się działo przez ten cały czas. No, ja mam nadzieję, że się wiele wydarzyło w twoim życiu. Ale może byś opowiedział nam jakąś ostatnią historię z twojego życia? Na urodziny zaprosiłem kolegów na lody do cukierni. Znałem taką jedną. Pamiętałem drogę. Trzeba było skręcić w lewo. Potem przy czerwonym samochodzie trzeba było skręcić w drugą stronę. A kiedy ptaki nadal leciały, to znowu trzeba było skręcić w lewo. Ale tam nie było cukierni. No ale zaraz Fredku, to ty się kierowałeś czerwonym samochodem i ptakami, które latały? No tak. No ale Fredek, takich samochodów czerwonych to chyba setki albo tysiące są na ulicach. No a ptaki to wiesz, to tak fruwają tutaj, tam, w różnych miejscach są. No to się nie dziwię, że ty w ogóle nie znalazłeś tej cukierni. No tak, zgubiłem się drogę. No widzisz, Fredku, bo jeśli chcesz znaleźć właściwą drogę, to ty musisz szukać takich stałych punktów, takich znaków. Popatrz, na ulicach są drogowskazy, one mówią nam, gdzie trzeba skręcić, gdzie trzeba iść prosto. Są też napisy, niektóre mają nazwy ulic, a ulice się tak często nie zmieniają. No i wtedy łatwiej jest dojść do celu. Ale najlepiej, to ci powiem, jest mieć mapę w takim telefonie komórkowym, który ma wbudowany GPS. Co? No taki nawigator, GPS. Aha! No, widzisz, są różne drogi, niektóre ulice asfaltowe, są też takie chodniki z brukowaną kostką, są też różne polne takie drogi, no są też szlaki górskie, niektóre są proste, niektóre są kręte, niektóre wyboiste, niektóre jakieś takie łagodne, no niektóre są też dziurawe i można wpaść w taką dziurę albo zabłądzić też. Ja bym powiedział, że tak nasze życie to też jest właściwie droga, no, po której idziemy. I można zabłądzić? No tak, można w życiu zabłądzić. Dlatego dobrze jest mieć taki niebieski GPS. Niebieski? Dlaczego niebieski? No niebieski nie dlatego, że kolor, tylko taki nawigator, który poprowadzi nas do nieba. No bo nasze życie to ma sens wtedy, kiedy idziemy do nieba. Aha! A dlaczego dzieci są ubrane na biało? A widzisz, no na biało zauważyłeś pięknie. Słuchaj, a popatrz jak ładnie ten kościół jest wystrojony. No dzisiaj jest wielka uroczystość, bo dzieci dzisiaj przystąpią do pierwszej komunii świętej. To jest ważna dla nich chwila. Pan Jezus do nich przyjdzie. No i myślę, że dlatego są tak uroczyście dzisiaj ubrane. A dlaczego chłopcy nie są na niebiesko, a dziewczynki na różowo? Aha, to ty byś chciał, żeby dziewczynki były na różowo, tak? A chłopcy na niebiesko, tak?
No tak. Ale słuchaj, ten biały kolor coś ważnego oznacza. No popatrz, na przykład ołtarz jest nakryty białym obrusem. No tak. No i dzieci mają też białe, widzisz, wszystkie swoje sukieneczki, dziewczynki, a chłopcy alby, dlatego że Pan Jezus oczyścił ich serca w sakramencie pokuty i teraz one mogą czystym sercem przyjąć Go do siebie, dlatego są na biało ubrane. No dlatego ten biały kolor jest tutaj bardzo, bardzo ważny. Aha! No i Pan Jezus, słuchaj, chce teraz przez nich kochać. Kochać ich rodziców, szanować nauczycieli. Chce, żeby byli dobrymi kolegami, koleżankami. A ja mogę być dobrym człowiekiem? Nie, ty nie możesz. No nie, żartowałem oczywiście. Oczywiście, że możesz być dobrym człowiekiem. Każdy, kto przyjmuje Pana Jezusa do swego serca, kto słucha Jego słowa, staje się dobry, staje się lepszy. I wtedy może zobaczyć, że są inni w potrzebie, że nie żyje tylko dla siebie, ale po to, żeby innym czynić dobrze. Zauważa potrzebujących, przychodzi im z pomocą. Jeśli ktoś potrzebuje chleba, to się podzieli z nim chlebem. Jeśli ktoś wyrządzi krzywdę, to mu przebaczy. Widzisz? I w ten sposób staje się podobny do Pana Jezusa. Dlatego wierzę również, że i ty, jak będziesz miał Pana Jezusa w swoim sercu, jak będziesz słuchał Jego słów, to będziesz taki jak On. Do zobaczenia! No, pożegnajcie się z Fredkiem. Mam nadzieję, że jeszcze się z nim kiedyś zobaczymy. Do zobaczenia. Pragnę skierować słowa wdzięczności do rodziców. Do was tu obecnych i do wszystkich rodziców w Polsce. Przynosząc kiedyś wasze dzieci do chrztu, zobowiązywaliście się do wychowania ich w wierze, Kościoła i miłości do Boga. Te dzieci, które po raz pierwszy przystąpiły do Komunii Świętej, są znakiem, iż o tym zobowiązaniu pamiętacie i szczerze staracie się je wypełniać. Proszę was, nie rezygnujcie z tego nigdy. To rodzice w pierwszym rzędzie mają prawo i obowiązek wychowywać swoje dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Nie oddawajcie tego prawa instytucjom, które mogą przekazać dzieciom i młodzieży niezbędną wiedzę, ale nie są w stanie dać im świadectwa wiary, świadectwa rodzicielskiej troski i miłości. Nie dajcie się zwieść pokusie zapewniania potomstwu jak najlepszych warunków materialnych za cenę waszego czasu i uwagi, które są mu potrzebne do wzrastania w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. Jeżeli chcecie, wy rodzice, obronić wasze dzieci przed demoralizacją, przed duchową pustką, jakie proponuje świat poprzez różne środowiska, nawet szkolne programy, otoczcie te dzieci ciepłem waszej rodzicielskiej miłości i dajcie im przykład chrześcijańskiego życia. Niech opieka Jezusa, Maryi i Józefa będzie wam umocnienie.
Drogie dzieci, zaraz po waszym urodzeniu rodzice i chrzestni prosili dla was o chrzest. Zobowiązali się wtedy do wychowywania was w wierze i życiu godnym dziecka Bożego. Wypełniając to zobowiązanie, uczą was miłować Boga nade wszystko, a bliźniego jak siebie samego. Nadeszła chwila, abyście same wyznały wiarę i wyrzekły się zła. Uczyńcie to, patrząc na zapalony paschał. Pytam każdego z was. Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Wyrzekam się. Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby ciebie grzech nie opanował? Wyrzekam się. Czy wierzysz w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Wierzę. Czy wierzysz w Chrystusa, Syna Jego jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Wierzę. Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Wierzę. Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Złączeni przez wiarę i jeden chrzest, zanieśmy teraz nasze modlitwy do naszego Ojca w niebie. Módlmy się za wspólnotę Kościoła, aby wzrastała w wierze, nadziei i miłości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za papieża Franciszka, ojca proboszcza i ojca Adama, aby pokazywali ludziom drogę do Jezusa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za rodziców i chrzestnych, aby codziennie dawali nam przykład miłości do Pana Boga i bliźnich. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za dzieci, które dzisiaj po raz pierwszy przyjmą Pana Jezusa do swego serca, aby w tej przyjaźni wytrwały do końca życia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się, aby wszystkie dzieci żyjące w krajach misyjnych miały możliwość poznania Pana Jezusa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas samych, abyśmy zawsze mieli czyste serca. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Boże, Ty znasz nasze myśli, Ty znasz nasze potrzeby. Prosimy Cię, wysłuchaj tych naszych próśb głośno wypowiedzianych i tych, które kryją się na dnie naszych serc. Wysłuchaj je łaskawie, jeśli taka jest Twoja wola, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Do ołtarza przynosimy dary naszych serc. Oto chleb, codzienny pokarm każdego z nas. Pomóż, Panie Jezu, aby nikt na świecie nie cierpiał głodu. Oto wino, owoc pracy. Przyjmij, Panie Jezu, naszą pracę w szkole i nasz wysiłek na katechezie, by poznać Ciebie. Oto świeca. Światło Jezusa, pomóż nam być Twoim światłem w każdym dniu naszego życia. Oto kwiaty, symbol miłości i czystości. Pomóż nam, Panie Jezu, zachować serca piękne i czyste.
życie me, cały jestem Twój, aż na wieki. Oto moje serce przecież wiesz, Tyś miłością mą jedyną jest. Ofiaruję Tobie, Panie mój, całe życie me, cały jestem Twój, aż na wieki. Oto moje serce przecież wiesz, Tyś miłością mą jedyną jest. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże, Ty przez cudowną wymianę darów dokonującą się w tej ofierze czynisz nas uczestnikami swojej boskiej natury. Spraw, abyśmy poznawszy Twoją prawdę, dostosowali do niej nasze życie przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. Górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie, uroczyście i głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem nie przestaje się za nas ofiarować i wstawia się za nami u Ciebie jako nasz obrońca. Raz ofiarowany więcej nie umiera, lecz zawsze żyje jako baranek zabity. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi, również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, Hosanna na wysokości, Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości, Hosanna na wysokości, Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie, dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc:
bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Wincentym oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata, dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się wołać. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas na wodę złe. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Zmiłuj się nad nami.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
Pan wiele mi uczynił, On mnie uzdrowił. Przyszedłeś do nas tak jak kiedyś do apostołów. Przyszedłeś pod postacią chleba i jesteś z nami tak blisko jak nigdy dotąd. Dlatego dziękujemy Ci, Panie Jezu, z całego serca. Wiemy, że przez dar Komunii Świętej jeszcze mocniej będziemy trwać w przyjaźni z Tobą. Kochamy Cię i chcemy wyrazić naszą wdzięczność słowami piosenki. Jesteś królem, jesteś królem, jesteś królem, jesteś królem, królem jest Bóg. Jesteś królem, jesteś królem, jesteś królem. Wszyscy nasze serca, podnieśmy wszyscy nasze dłonie, stawajmy przed obliczem Boga, wielbiąc Go. Podnieśmy wszyscy nasze serca, podnieśmy wszyscy nasze dłonie, stawajmy przed obliczem Boga, wielbiąc Go.
Jesteś królem. Jesteś królem. Jesteś królem. Jesteś królem. Królem jest Bóg. Jesteś królem. Nasze serca, podnieśmy wszyscy nasze dłonie, stawajmy przed obliczem Boga, wielbiąc Go. Podnieśmy wszyscy nasze serca, podnieśmy wszyscy nasze dłonie, stawajmy przed obliczem Boga, wielbiąc Go. Wszyscy nasze serca, podnieśmy wszyscy nasze dłonie, stawajmy przed obliczem Boga, wielbiąc Go. Podnieśmy wszyscy nasze serca, podnieśmy wszyscy nasze dłonie, stawajmy przed obliczem Boga, wielbiąc Go. Gdy świat ujrzałam, byście przy mnie, drodzy rodzice, i was najczulszą opiekę miałam, gdy pierwsze kroki w życiu stawiałam. To poświęceniu mojej mamusi i ofiarności mego tatusia. Zawdzięczam dzisiaj to wielkie szczęście, że mogłam przyjąć Pana Jezusa. Dziękuję dzisiaj z wielką radością, tatusiu drogi, mamo kochana, że włożyliście tyle szczęścia, starania, byśmy do serca przyjęli Pana. Przyszliśmy dziś powiedzieć ojcu proboszczowi, żeśmy tak bardzo szczęśliwi, już jakby inni i nowi. Bo mamy przecież w sobie samego Pana Jezusa, dlatego tak się raduje nasza dziecięca dusza. A ojcu proboszczowi życzymy zdrowia i łask wiele, żeby do nas mógł jak najdłużej mówić kazania w kościele. Czcigodny Ojcze Proboszczu, drogi Ojcze Adamie, zbliża się ku końcowi ta uroczysta msza święta, podczas której nasze dzieci przyjęły Jezusa Chrystusa do swoich serc. W imieniu wszystkich rodziców pragnę bardzo serdecznie podziękować Ojcu Proboszczowi, wszystkim ojcom, siostrze Małgosi oraz Pani Anicie za przygotowanie naszych dzieci oraz nas, rodziców, na tę uroczystą chwilę. Dziękujemy za ten dzień, za Boga w Komunii Świętej, za oprawę muzyczną. Pragniemy, aby Chrystus Zmartwychwstały pozostał na zawsze radością tych, z którymi będziemy się spotykali. Aby Chrystus mógł działać w nas i przez nas. Prosimy Was, Ojcowie,
o błogosławieństwo dla nas i naszych rodzin. Moi drodzy, usiądźcie, ja też jeszcze chciałbym kilka słów powiedzieć na zakończenie. Moi drodzy, to jest wielkie wydarzenie w życiu tych dzieci, bo wierzymy, że Chrystus rzeczywiście stanie się dla nich ich przyjacielem, ich Panem i Zbawicielem i że będą chciały korzystać z tego wielkiego daru, jakim jest Eucharystia, ten święty chleb dany nam na drogę do nieba. My wszyscy wiemy, jak bardzo chleb jest nam potrzebny w życiu, żeby rosnąć, żeby cieszyć się życiem, żeby pracować, żeby się uczyć. Potrzebujemy pokarmu, ale również w naszym duchowym życiu, w naszej duchowej wędrówce do nieba potrzebny jest nam ten pokarm, którym jest Jezus. Dlatego, moje drogie dzieci, kładę wam dzisiaj na serce właśnie to, byście pamiętały o Jezusie, bo On jest dzisiaj najważniejszy, żebyście od tej pory chciały się z Nim spotykać każdej niedzieli w Kościele podczas Eucharystii, przyjmować Go do swego serca. Życzę wam również, by wasze dni były takie radosne i odświętne jak ten dzisiejszy dzień. Pamiętajcie, że Pan Jezus kocha was i pragnie, abyście i wy Go kochały ze wszystkich sił. Dołączam moje podziękowania dla tych, którzy się trudzili, aby ta uroczystość mogła być taka piękna. Dla wielu była to praca całoroczna. Myślę tutaj o siostrze Małgosi, siostrze katechetce, ale również o rodzicach, którzy przygotowywali swoje dzieci przez katechezy. Dziękuję komitetowi rodzicielskiemu, bo trzeba było tę uroczystość zorganizować. Dziękuję tym, którzy zadbali o dekoracje, również kwiatowe, o przygotowanie tej świątyni na uroczystość. Dziękuję organistce, fotografom, kamerzystom i wszystkim, którzy się przyczynili tak czy inaczej do tej uroczystości. Moi drodzy, tylko krótko z ogłoszeń. Zaczyna się biały tydzień. Od jutra do piątku spotykamy się tutaj w tej świątyni o 18:30, najpierw na nabożeństwie majowym, a potem już na mszy świętej o godzinie 19:00. Zapraszam was w tych pięknych waszych strojach, żebyśmy tę naszą uroczystość mogli jeszcze przez ten tydzień przedłużyć. W przyszłą niedzielę uroczystość rocznicy pierwszej Komunii Świętej. Msza Święta będzie o godzinie 12:00 tutaj w Kościele. Przyjmijcie teraz Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. I na koniec zaśpiewamy piękną pieśń W moim sercu mieszka Bóg. W moim sercu mieszka Bóg, a Jego flagą radość jest. W moim sercu mieszka Bóg, a Jego flagą radość jest. A Jego flagą radość jest. Podniosę
niosę flagę wysoko, wysoko. Podniosę flagę wysoko, wysoko. Niech pozna, pozna cały świat. Niech pozna, pozna cały świat. Niech wszyscy ludzie zobaczą, zobaczą. Niech wszyscy ludzie zobaczą, zobaczą. Niech pozna, pozna cały świat. Niech pozna, pozna cały świat. W moim sercu mieszka Bóg, a Jego flagą miłość jest. W moim sercu mieszka Bóg, a Jego flagą miłość jest. A Jego flagą miłość jest. Podniosę flagę wysoko, wysoko. Podniosę flagę wysoko, wysoko. Niech pozna, pozna cały świat. Niech pozna, pozna cały świat. Niech wszyscy ludzie zobaczą, zobaczą. Niech wszyscy ludzie zobaczą, zobaczą. Niech pozna, pozna cały świat. Niech pozna, pozna cały świat. W moim sercu mieszka Bóg, a Jego flagą pokój jest. W moim sercu mieszka Bóg, a Jego flagą pokój jest. A Jego flagą pokój jest. Podniosę flagę wysoko, wysoko. Podniosę flagę wysoko, wysoko. Niech pozna, pozna cały świat. Niech pozna, pozna cały świat. Niech wszyscy ludzie zobaczą, zobaczą. Niech wszyscy ludzie zobaczą, zobaczą. Niech pozna, pozna cały świat. Niech pozna, pozna cały świat. Thank you.
by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa. To bowiem zawiera się w Piśmie. Oto kładę na Syjonie kamień węgielny. I nadeszła chwila, abyście same wyznały wiarę i wyrzekły się sławy. Czyńcie to, patrząc na zapalony Paschał. Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. Wierzę! Czy wierzysz w Chrystusa, Syna Jego jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Marii Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Wierzę! Czy wierzysz w Ducha Świętego, Świętego Chrztu Powszechnego, obcowanie świętego, taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą próbą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen. Modlitwa wierny. Powstanie drugie. Na Pan. Dobrze, że Julia przyszła do końca. Julia, modlitwa wierny. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas samych, abyśmy zawsze mieli czyste serca. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Oto chleb. Oto chleb. Przerwa, ona idzie i dopiero wtedy czytasz dalej. Tak? Dobrze? Okej, okay, jeszcze raz. Jeszcze raz, dobrze? Od początku zacznijmy. Oto chleb. Skłaniasz się, tak? Głośniej, pozwól. Pomóż Panie Jezu, aby na świecie nie cierpiało. Oto wino, owoc nasy. Nie no, sam oto wino, pauza. Proszę, proszę, jeszcze raz. Bardzo Cię proszę, weź jeszcze raz, dobrze? Jeszcze raz. Oto świeca. Światło Jezusa. Pomóż nam spojrzeć w światło tematu dla naszego życia. Skupisz się, tak? Tak. Ciało Chrystusa. Ciało Chrystusa.
To poświęcenie mojej mamusi i ofiarności mego tatusia. Zawdzięczam dzisiaj to wielkie szczęście, że mogłam przyjąć Pana Jezusa. Dziękuję dzisiaj z wielką radością tatusiu, drogi mamo kochana, że mogliście tyle starania, byśmy do serca przyjęli Pana. Dlatego tak się raduje nasze dzieciom
wydarzeniem kościelnym. Modlitwa uroczysta msza święta, podczas której nasze dzieci przyjęły Jezusa Chrystusa do swoich serc. W imieniu wszystkich rodziców pragnę bardzo podziękować Ojcu Kubuszkowi, wszystkim ojcom, siostrze Małgorzacie oraz Pani Anicie za przygotowanie naszych dzieci oraz nas rodziców na tę uroczystą chwilę. Dziękujemy za ten dzień, za Boga w Kolumnie Świętej, za oprawę muzyczną. Pragnijmy, aby Chrystus zmartwychwstał, pozostał na zawsze radością tych, z którymi będziemy się spotykali. A Jego prawą radość jest, w moim sercu mieszka Bóg. A Jego chlapą radość jest, a Jego chlapą radość jest. Podniosę klamię wysoko, wysoko. Podniosę klamię wysoko, wysoko. Niech pozna, pozna cały świat. Niech pozna, pozna. Niech wszyscy ludzie zobaczą, zobaczą. Niech wszyscy ludzie zobaczą, zobaczą. Niech pozna, pozna cały świat. Niech pozna, pozna cały świat. Mieszka Bóg, a Jego chlapą miłość jest. W moim sercu mieszka Bóg, a Jego chlapą miłość jest. A Jego chlapą miłość jest.
dziewięcemu miłością każdy mnie odminął. We życie dzisiaj ofiarować chcę, będę będę mieszkał razem z Panem. Będę będę mieszkał razem z Panem. Mój Zbawicielu, bardzo kocha mnie, ja nie wiem czemu, miłością darzy mnie, on mi nowe życie dzisiaj ofiarować chcę, będę, będę mieszkał razem z Panem. Będę, będę mieszkał razem z Panem. Mój Zbawiciel, on bardzo kocha mnie, ja nie wiem czemu, miłością braci mnie, odminął. W imię Ojca,